Siemanko, cześć i czołem, z tej strony Rafał z kanału Olo76. Jeżeli mnie nie znasz, to jestem majsterkowiczem, który działa w swojej piwnicy. Jeżeli mnie znasz, to znaczy się, że jesteś bądź byłeś moim widzem, znajomym, znajomą, także również was wszystkich witam. Dawno mnie nie było i dawno nie było mojego pitolenia na tym kanale tutaj ze względów różnych. Cóż, życie się toczy tak jak się toczy i nie zawsze chcielibyśmy to, co byśmy chcieli, żeby było, to znaczy się, żeby była droga szeroka, tylko w jednym kierunku i bez spoglądania za siebie. Niestety w tych popierdzielonych czasach ostatnio mamy dużo przeciwności i dużo problemów w głowie i nie tylko. Kilka słów, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie mojego kanału, dalsze podsuwanie wam różnych pomysłów, raz lepszych, raz gorszych. Bo przeglądając moje filmy, gdy sobie wejdziecie w zakładkę wideo, macie tam podzielone to wszystko na sekcje i są o różnym zakresie. Ale nie wszystkie filmy cieszą się jakimś tam większym uznaniem, chociaż w zasadzie nie o to mi chodziło. Bo przykładowo poradnik o żywicach epoksydowych, powiem wam szczerze i uczciwie, ja nigdy się nie spodziewałem, że on urośnie do ponad 160 tysięcy wyświetleń, czy już nawet w sumie, nawet nie wiem ile tam jest, ale nieważne. Słuchajcie, dlaczego w ostatnim czasie nie było u mnie od dłuższego czasu żadnych filmów, a ostatni był w zasadzie taki troszkę niemy? Powód był prosty. Byłem chory. Jestem chory nadal i tutaj troszkę takiego żalenia, o ile organizm sam w sobie radzi, to nie do końca sobie radzi mój umysł i sposób myślenia. Niestety, ale dopadła mnie obecna choroba i mimo tego, że trwało to jakieś 2 tygodnie dosyć ciężko, ciężko i nie ciężko, bo w szpitalu nie wylądowałem, ale odbiło się to na moim myśleniu. To, że kiedyś tam gdzieś mówili o mgle jakiejś tam, nie będziemy tutaj wymawiać tego słowa, bo tak jak w Harrym Potterze nie można było wymawiać imienia jego, tak, tego słowa tutaj też na YouTubie nie można wypowiadać ze względu na to, że ucina on bardzo mocno zasięgi. Ale mogę przykładowo powiedzieć takie słowo jak czy to już jest koniec mojego kanału? Chyba nie. Chyba nie, choć ciężko będzie mi teraz odrobić, chyba że pomożecie mi w tym, żeby to odrobić i gdzieś tam normalnie funkcjonować. Filmy pojawiają się nieregularnie, bo muszę się pozbierać. Nie zawsze mam w mózgu to, co bym chciał powiedzieć. Ja wiem, co mam pomyśleć, wiem, jak mam coś zrobić, ale powiem wam szczerze, że ostatnio bardzo ciężko jest. Bardzo ciężko jest mi się później przed kamerą wypowiedzieć i kilka razy podchodziłem do różnych filmów, ale materiał zawsze leciał do kosza ze względu na brak składni, brak logiki, bo czasami się gdzieś tam zapędzałem za mocno i nie nagrywałem, dlatego chyba lepiej odpuścić, żeby się gdzieś nie pogrążać, bo hejtu, jakby nie było hejtu, dzisiaj na internecie nie brakuje i różnych popaprańców, którzy później piszą, zresztą do dzisiaj, co po niektórzy mi piszą, bardzo niecenzuralne komentarze, które w ogóle są blokowane i wyrzucam takich delikwentów, dostają od razu bana, powiem wam szczerze, mam to w dupie i naprawdę nie będę tego wysłuchiwał, nie będę tego czytał, ja sobie tego po prostu nie życzę. W waszą stronę tu kieruję teraz do ludzi, którzy potrafią tylko siedzieć na kanapie, nie robiąc nic w życiu innego, jak tylko i wyłącznie głupio komentować, przy tym obrażając. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest paragraf, ale jak na razie tylko raz postraszyłem gościa
pismem przedsądownym i koleś odpuścił, ma bana u mnie na kanale i do widzenia. W zasadzie tylko 3 czy 4 gości ma bany, także takim delikwentom serdecznie podziękujemy. Ja mimo wszystko doceniam Was, widzów, moich obecnych widzów, którzy, ja Was widzę, ja mam statystyki, kto, gdzie i co komentuje. I tutaj serdeczne podziękowania za to. Dobrze, ale co słychać na tym moim kanale? Na moim kanale w zasadzie nie słychać jak na razie nic, ale trwają ostre przygotowania, jak tutaj zresztą widzicie. Jest tutaj takie białe formatki, się dzieją. Cicho mi tutaj, panowie. Akurat nie Kuba z kanału Kleszyk. Kuba Kleszyk się odezwał. Tu jeszcze jest Wood Flow, Patryk. Pozdrawiam Was, chłopaki. O, tutaj mamy taką prywatną, tajną grupę i Was wszystkich youtuberów innych obgadujemy. Ha, ha, ha. No, dobra. Ja Wam pokażę, co się dzieje na moim kanale. W zasadzie nie na kanale, a u mnie w warsztacie. Przyszedł czas, kiedy zacząłem robić swoją kuchnię i tutaj calutki warsztat jest zaadoptowany w mojej piwnicy malutkiej pod to, żeby te mebelki tutaj składać. Kto obserwuje mnie na Instagramie, ten wie, co się dzieje. Instagrama macie w linku pod filmem i bodajże chyba na głównej stronie, na zakładce z prawej strony. Także możecie sobie wejść i zobaczyć. Serdecznie zapraszam. Ale tutaj mam przygotowaną, zaraz się za to biorę, jedną z szafek. To już jest ostatnia szafka z górnej części. Tutaj taka podwójna szafka, dół i góra, podwójna, to znaczy się dwa fronty. Miał być jeden, ale doszliśmy do wniosku, że zrobimy jednak dwa. To jest płyta meblowa 18 i na okleinie 1 mm PCV. Tutaj są fronty MDF-u. Tak jest, takim ładnym wytłoczeniem. Ona jest cała w bieli, ale domyślnie będzie jeszcze inny kolor. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie obserwować kanał i będą się pojawiały filmy z całej produkcji, z całego etapu produkcji. Tutaj mam następne szafki. To są dwie różne szafki. I tutaj no, bardzo podobnie, tak jak tamta szafka. Też są, jest dwoje drzwiczków, a tutaj mamy taką ładną. Wszystko jest zawiasy na cichym domyku. Zawiasy są z Hafele, czy jakoś tak, ja tam nie znam tych firm. Wiem, że podobno dobra ta firma, nie wiem czy najlepsza, ale dobra. Okej, co tutaj? O, tutaj zrobiłem taki do wiertarki, taki fajny przyrząd do wiercenia otworów puszkowych przy pomocy wiertła Forstnera, żeby było łatwo i żeby było dokładnie, bo w zasadzie o to chodzi w tym wszystkim, że ma być dokładnie. Ten przyrząd naprawdę nie musi być ładny, on nie musi być cudny i wyniuniany, ale on ma być funkcjonalny i sprawny. Tutaj mamy blaty w zasadzie do mojej kuchni. Z Egera. Tutaj mam jeszcze szafkę. Czekajcie, chyba tak muszę się obrócić. Tu mam szafkę typu cargo. To jest najwęższe cargo, które jest chyba dostępne na rynku, bo węższego już chyba nie ma, z koszem w środku. Nie otworzę Wam go teraz ze względu na to, że on stoi na ziemi, bo tutaj do niego są przewidziane tylko i wyłącznie dwie stopki, takie nóżki, i no i tego tutaj po prostu nie ma jak otworzyć, dopiero w domu, jak już będzie wszystko. Także moją kuchnię tak wstępnie widzieliście i widzieliście, że coś się dzieje.
Domyślnie będzie z tej kuchni prawdopodobnie 5 filmów, o ile ten materiał będzie się nadawał do publikacji, bo też nie będę ukrywał, że ja nigdy nie byłem zwolennikiem wykonywania wszystkiego według określonych standardów. Ja tego bardzo nie lubiłem. Tak jak do wszystkiego są, praktycznie do wszystkich rzeczy są jakieś tam, że tak powiem, przyrządy, tak ja bardzo zawsze lubiłem robić coś bez przyrządu, bądź zrobić przyrząd samemu. Tak jak tutaj do wiertarki. Podejrzewam, że gdzieś jest jakiś lepszy przyrząd do tego, jak wywiercić otwór. Ale to... No dobra, jest CNC, jest też jakieś inne urządzenie. Ja zrobiłem z dwóch kawałeczków płyty i deseczki. I w sumie działa i spełnia swoje zadanie. Także tutaj w tym momencie... No, dobrze wiecie, że lubiłem zawsze sam sobie robić takie rzeczy. Dlatego też wycofałem się z grup z życia, z grup na Facebooku, bo Facebook od czasu, kiedy wprowadzili jakieś durne swoje algorytmy, bardzo popsuł relacje, reakcje i inne rzeczy na przy wrzucaniu swoich postów. To zresztą widać, ludzie nie chcą tego oglądać. Ja nie kupuję co 10 minut, bądź nie dostaję współprac z firmami co 10 minut jakichś nowych narzędzi, bo ja nie jestem kanałem jakimś tam testowym, nigdy nie zabiegałem o współpracę. Mam, tak na dobrą sprawę, mam współpracę do dzisiejszego dnia z jedną jedyną firmą, jest to firma Wolfcraft, dla której można powiedzieć, że już mam jakieś 30% warsztatu mam od nich narzędzia do testów, do codziennego używania i tutaj ja tego nigdy też nie ukrywałem. A widać po niektórych kanałach na YouTubie pchają się z tymi swoimi narzędziami i to strasznie czasami denerwuje i widzę po waszych komentarzach na Facebooku bądź pod filmami, gdzie co chwilę coś takiego dziwnego się odpierdziela. Nie można ogarniać wszystkich mediów społecznościowych, bo tego się nie da, bo ogarnianie YouTube'a, ogarnianie Facebooka i ogarnianie Instagrama to jest już etat, no taki pełny etat, żeby to utrzymać w ryzach, żeby to gdzieś rosło, żeby te cholerne algorytmy gdzieś nas wszystkich promowały w taki sposób. Ciężko jest. To jest naprawdę ciężki kawałek chleba i tutaj w pewnym momencie ja sobie odpuściłem, bo wrzucać film tylko i wyłącznie dla sztuki to jest... Sorry, ale jak mam wrzucić jakieś byle co, to w sumie wolę nic nie wrzucić. Ostatnio mi się ten film spodobał, ten, w którym był film niemy, ten poprzedni. Może tutaj wam wrzucę linka, sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Spodobał mi się ze względu na to, że to był film, który zrobiłem naprawdę bardzo szybko, on nawet długo nie trwa, ale tutaj była potrzeba chwili, naprawdę potrzeba chwili, bo w pracy to służbowo zajmuję się polerowaniem w narzędziowni i potrzebowałem sobie zrobić przyrząd, żeby palce mnie bolały, żeby w szybki sposób można było wykorzystać papier ścierny, wodny do polerowania i taki film dlatego powstał. Troszkę był taki, może bez sensu, może nie bez sensu, ktoś tam gdzieś go zobaczy i może się spodoba. Jeżeli chodzi o mój drugi film, co do drugiej części Blatu Jesionowego, gdzie razem z Adrianem z kanału HK Testuje, u niego byłem na gościnnych występach i tam wrzucaliśmy. On ma jeszcze zaległy film w ogóle do wrzucenia.
Nie wiem, czy on to w ogóle poskładał, czy nie poskładał. W każdym bądź razie tam ta druga część właśnie się zbiegła, że ja później nie miałem siły do tego, żeby składać materiał, żeby go nawet sensownie poskładać. Już nie wspomnę o jakimś tam komentarzu. Dlatego wyszło to tak, jak wyszło. Na dzień dzisiejszy jestem troszkę przeziębiony, więc no niestety, ale... No, a muszę poskładać mebelki. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, w jakiej formie to, co teraz powiedziałem, jak wy to sobie odbierzecie. To w zasadzie jest taki film, bo dzisiaj jest... Który dzisiaj jest w ogóle? 30. Także ja ten film wrzucę prawdopodobnie 31. Chyba, że go jeszcze dzisiaj wrzucę, ale nie, dzisiaj nie zdążę. Jutro go wrzucę. I... A 31 to już jest Sylwestra. Wy będziecie szli kalendarz. Tak, 31. Także wy będziecie się już jutro szykować do sylwestrowej zabawy. A to się jeszcze okaże, czy to jutro wrzucę, bo może to wrzucę z początkiem roku. Kurczę, tego nie wiem. W każdym bądź razie powiem wam dwie wersje. Jeżeli wrzucę to jutro, to ja wam życzę szampańskiej zabawy. Jeżeli wrzucę to w nowym roku, w styczniu, któregoś tam, to życzę wam najlepszego w nowym roku 2022. Dobra. Serdecznie pozdrawiam. Z tej strony Rafał z kanału Olo76. Bez pitolenia. Zostaw komentarz i bawcie się dobrze. Na razie.